na pewno Grigory jest tego świadomy, że korzysta tutaj na regulacjach, które obowiązują w czasie tego turnieju. No ale jak widać, emocji dostarcza co najmniej tyle, ile zawodnicy, którzy mają punktów o wiele więcej. Tutaj to nie były metry, prawda? To nie były centymetry, to przez moment były milimetry nawet. Jak były jeszcze włoski na oponie Emila Sajfudinowa, to no na szczęście już chyba nie było, bo to było trzecie obciążenie, więc no, zawodnicy są świadomi, atakując w ten sposób, że tutaj przymknięcie gazu od razu stawia zawodnika w straconej pozycji. Bardzo mądra jazda Łaguty. Nie mniej mądra Sajfudinowa, który po prostu był w trudnej sytuacji, musiał się bronić przeciwko szybkiemu koledze. Tor w Leśnie jest szeroki. Rozpędzać się i można... To jest ten ostatni atak i to wejście między Sajfudinowym. No tu przestawił motocykl, no to jest krosowa jazda Grigorija Łaguty. Ja chcę jechać tędy, biorę za rogi. A wcześniej już, tę linię pokazywał, więc on wiedział, gdzie jedzie i co tam może go spotkać, więc on był na to